Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o czymś, co jest dla mnie, dla Ciebie, dla nas wszystkich niezwykle ważne, o szczęściu. Pozwól, że na początku zadam Ci pytanie. Czy czujesz się osobą szczęśliwą? Wbrew pozorom 80-90% osób, które o to pytam, odpowiada nie lub tak, ale czyli nie jesteśmy szczęśliwi. Jak do tego szczęścia dotrzeć? Jaki jest sekret szczęścia? Jaka jest tajemnica szczęścia? Dzisiaj będzie sporo pytań. Teraz zadam Ci kilka pytań, może kilkanaście. Postaraj się zanotować lub w głowie, lub na karteczce, na ile z tych pytań jesteś w stanie odpowiedzieć tak. Pytanie pierwsze. Czy coś dzisiaj jadłeś? Czy coś dzisiaj jadłaś? Czy możesz oddychać? Czy widzisz? Czy słyszysz? Czy możesz się swobodnie poruszać? Czy nie jesteś uwięziony, uwięziona? Czy nic nie zagraża Twojemu życiu? I to nie mówię o jakichś chorobach, które z czasem mogą wyjść, ale teraz w tej chwili, czy nic nie zagraża Twojemu życiu? Czy masz gdzie spać? Czy masz z kim porozmawiać? Czy potrafisz się uśmiechać? Czy widziałeś dzisiaj słońce? Jeżeli na większość z tych pytań, a może na wszystkie, jesteś w stanie odpowiedzieć tak, to znaczy, że jesteś osobą szczęśliwą. Tylko, że jest taka szansa, że tego nie dostrzegasz, nie czujesz, nie jest Ci to w pełni uświadomione. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że masz troszeczkę zaciemniony obraz, że nie zdajesz sobie sprawy, że są miliony ludzi, którzy nie są w stanie nawet na połowę tych pytań odpowiedzieć tak, że są dziesiątki milionów zwierząt, które też gdyby umiały mówić, nie mogłyby na te pytania odpowiedzieć tak. Zobacz, w jak szczęśliwej jesteś sytuacji. Dlaczego sobie tego naszego szczęścia nie uświadomić, nie poczuć je? Kiedy poczujesz to szczęście, kiedy będziesz za nie dziękować swojemu Bogu, czy naturze, czy kogokolwiek uważasz za siłę wyższą, to szczęście będzie rosnąć, a im większa będzie Twoja wdzięczność, tym większym jeszcze szczęściem zostaniesz obdarowana, obdarowany. Wracam do tego, dlaczego tego nie widzimy, dlaczego nie czujemy, dlaczego ten obraz jest zaciemniony. Otóż są istoty, jakby to powiedzieć, byty może, zlepki energetyczne. Są takie energie, które żywią się Twoją frustracją, Twoim cierpieniem, Twoim brakiem poczucia szczęścia, Twoim zagubieniem, chaosem, który jest w Twoich myślach, więc Cię do tego prowokują. Nie dlatego, że Cię nie lubią. One mają Cię gdzieś. To nie jest tak, że Cię lubią czy nie lubią. One po prostu żywią się Twoimi negatywnymi emocjami. W związku z tym wprowadzają chaos, zaciemniają obraz, nie pozwalają Ci zrozumieć tego, że jesteś istotą szczęśliwą. Przejrzyj swoje życie. Często zdarza się, że wspominamy jakieś przeszłe zdarzenia i sobie myślimy, dlaczego? Dlaczego ja wtedy nie zdawałem sobie sprawy ze swojego szczęścia? Anusz, dlatego, że ten obraz został Ci usunięty sprzed oczu. Nie pozwól, aby te istoty, te, nawet nie nazwałbym ich istotami, te energie niszczyły Twoje poczucie szczęścia. Poczuj je w pełni. Jeżeli na te pytania, które Ci zadałem, odpowiedziałeś tak, to zagwarantuję Ci, że jesteś istotą szczęśliwą i ciesz się tym szczęściem. Eksploatuj je, pomnażaj je. To naprawdę warto, bo to szczęście będzie rosnąć. Przejdźmy dalej. Jest jeszcze wyższy poziom szczęścia. Pozwól, że zadam Ci następnych kilka pytań. Czy dana była Ci szansa, aby dzisiaj kogoś nakarmić? Czy dana była Ci szansa, aby dzisiaj komuś poprawić nastrój? Czy dana byłaby Ci szansa,
aby kogoś uwolnić od cierpienia, a przynajmniej zmniejszyć jego cierpienie? Czy była ci szansa, aby dzisiaj komuś przyznać rację? I tak dalej, i tak dalej. To, o czym teraz mówię, prowadzi do jeszcze większego szczęścia. Te szczęście, które jest w tobie, będzie w takich wypadkach jeszcze mocniej rosnąć. Nie pozwól zabrać sobie swojego szczęścia. Nie pozwól pędzić się w chaos, frustrację, zwątpienie, rozpacz. Ciesz się swoim szczęściem i nie pozwól go sobie zabrać. Mam nadzieję, że po tym filmie postanowisz swoje szczęście eksploatować, postanowisz zrozumieć, że jesteś istotą szczęśliwą. I nie jutro, nie 17, nie w środę, teraz, dzisiaj, od teraz, od dzisiaj postaraj się być istotą szczęśliwą. Jeżeli to w pełni zrozumiesz, zobaczysz, że to twoje szczęście będzie rosnąć, czego ci z całego serca życzę. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Tak.